Mogę prosić o uwagę? Przyniosłam wam słodkiego małego króliczka. Ma na sobie różowy kapelusik. Tylko najlepszy z was go dostanie, więc zaczynajcie rysować. Czas ucieka. Kujonka Mary już zaczęła rysować. Chyba ty, Ben. Zaraz zrobię najlepszy rysunek królika i wygram prawdziwego. A ty będziesz błagał, żeby się z nim pobawić. Spójrzcie, jaki słodki różowy królik mi wychodzi. Śliczny. Teraz trzeba dodać troszkę wody i wszystko powinno się skleić. Co ty robisz? Ej, nie pryskaj mnie! Ja też chcę wygrać, więc spróbuję zrobić najlepszego królika. Okej. Te koraliki są tak małe, że naprawdę trudno mi zrobić fajny wzór. Ale wychodzi całkiem nieźle. Nie wolno zapomnieć o uszach, bo bez nich to nie królik. Wow, niezły ze mnie artysta. Teraz dodajmy wodę, żeby rysunek na pewno wyszedł. Świetnie, a co tam u Jane? Czemu jesteś taka powolna? Ja? Sztuka nie lubi pośpiechu, więc nie poganiaj mnie, Ben. Mój króliczek będzie super słodki i taki piękny jak ja. Chociaż do mnie to jeszcze mu brakuje, ale i tak będzie super słodziakiem. Kurczę, króliczek Jane wychodzi naprawdę świetnie. Ale już wymyśliłem sposób, jak zepsuć jej rysunek. Odkręcam spryskiwacz z wodą i ona sama zniszczy pracę. Kurczę, nalałam za dużo wody. O nie, mój królik już nigdy nie będzie tak ładny jak ja. Czas minął, pokażcie swoje rysunki, Mary. Widzę, że się starałaś, ale to nie jest to, czego się spodziewałam. A co, Jane? Moja piękna Jane, twój króliczek w ogóle nie wyszedł. Ben, a ty co tam masz? Wow, świetny królik. Zdecydowanie zasługujesz na wygraną, więc oto twoja nagroda. Hurra, wygrałem! Mam coś dla ciebie, króliczku. Marchewkę, zjedz sobie. Mam dla was nową niespodziankę. Ogromnego żelkowego hot-doga. Widzę po waszych niecierpliwych oczach, że nie możecie się doczekać, żeby zacząć. Do dzieła, czas ucieka. Wow, artystyczny pancake. To mój ulubiony sposób rysowania. Z wyjątkiem tego, że ciasto się nie leje. No wyłaź! Co z tym ciastem? O nie, jestem cała w czarnej masie. A czarny mi nie pasuje. Z czego się śmiejecie? Ja noszę tylko różowy. A co tam u Bena? Kurczę, ma za dobry rysunek. Muszę go zniszczyć. Ben, co tam jest? Chyba ci się wydawało. Nic tam nie ma. Po prostu nie zauważyłeś. Wyłączyłam mu kuchenkę, na pewno nic nie usmaży. A ja w międzyczasie zrobię lepszy rysunek. Chcę zrobić hot doga w kształcie psa. Zalewamy całość pomarańczowym ciastem i czekamy. Co tam masz? Jakieś bazgroły? Lepiej spójrz na moje arcydzieło. A co robi Mary? Świetnie mi idzie. Postanowiłam zrobić wersję 3D składników hot doga. To będzie prawdziwy hot dog, ale taki zrobiony z pancake'ów. Mary, jesteś dziwna. Jane, możesz mi pokazać, co wyszło z twoich bazgrołów? No, rysunek taki sobie, ale pomysł świetny. Odwrócę swojego. Kurczę, czemu mi to nie wyszło? Ciasto jest nadal surowe. Jane, czemu się śmiejesz? To twoja sprawka? A ja mam prawie wszystko gotowe. Pozostało tylko ułożyć wszystkie składniki, żeby zrobić hot doga. Ja też położę mojego hot doga na talerzu. Moi drodzy, czas minął. Ręce do góry, pokażcie swoje prace. Jane, co to za jakiś eksperymentalny hot dog? Nie to chciałam zobaczyć. Kto następny? Ben, pokaż twoje arcydzieło. No to nie jest arcydzieło, raczej plama. Może Mary mnie nie zawiedzie. Wow, twój hot dog jest taki słodki. Zasługujesz na nagrodę. Częstuj się, Mary. Jesteś moją najlepszą uczennicą. W końcu wygrałam i to taką fajną nagrodę. Wow, ten hot dog jest taki dobry. Przepraszam, ale nie podzielę się z wami. Brzuch mi już urósł, jakbym zjadła słonia. Jaka urocza sukienka. Może założę ją na randkę z Bobem? Podoba wam się, dziewczyny? Ben, przykro mi, ale to nasza nagroda. Tak przy okazji zegartyka, więc rysujcie. No i kto wymyślił taką nagrodę? Nawet nie chce mi się rysować. A Jane próbuje. Wypala coś w drewnie. Cóż, to nie jest zbyt dobre. Dziewczyny nie znają metody wypalania w drewnie. A ja mam wolną chwilę na zabawę. Leć, mój samolociku. Czekajcie, po co mi papierowy samolot? Zrobię fajny samolot w drewnie. Jestem profesjonalistą w wypalaniu. Mój brat wypalał, mój tata, mój dziadek, pradziadek i prapradziadek. Mówiłem już, że tata też. Ja też wypalam w drewnie, mam to we krwi. Mój samolot jest niesamowity. Fajnie się nim bawić. Jane, zobacz! Ben, jestem zajęta, przestań mnie rozpraszać. Może Mary się spodoba? Fajnie ci to wyszło, a mnie nie. Pomożesz mi? Łatwizna, daj mi swoje drewno. Zrobię ci idealną sukienkę. Z takim wzorem na pewno wygrasz.
Możesz już iść mierzyć kieckę. Jestem naprawdę dobry w wypalaniu w drewnie. Szkoda, że nie mogę wygrać samolotu. Na bank zrobiłbym najlepszą pracę i był najlepszym uczniem. A sukienka jest już prawie gotowa. Mary, co o niej myślisz? Wiem, że jest piękna. Trzymaj! Ta sukienka by mi pasowała. Pokazujcie pracę, no szybciej. Co? Chwila, to nie moje. Ben, jak ładnie narysowałeś. A co Mary zamierza pokazać? Nic? Spodziewałam się po tobie czegoś więcej. Może Jane chce ładną sukienkę? No, twój rysunek nie może równać się z pracą Bena, więc sukienka jest zdecydowanie jego. Ben, gratuluję. Dokąd idziesz? Zabierz swoją nagrodę. Co? Mam to na sobie? Ale ja nie jestem dziewczyną, nie noszę sukienek. Mam tu nową nagrodę. Jak wam się podoba ta maszyna z cukierkami? Wiem, że jest fajna, więc postarajcie się zrobić jak najlepsze rysunki. A kiedy będziecie rysować, ja zjem sobie troszkę cukierków. Nie macie nic przeciwko, prawda? Jakie pyszne. Czas ucieka, więc do dzieła. Ta maszyna jest super. Te kleszcze są takie fajne. Mary, widziałaś to? Ben, jestem zajęta, nie rozpraszaj mnie. Zamierzam narysować idealnie równy rysunek maszyny do cukierków. Taki rysunek musi wygrać, bo będzie matematycznie idealny. Dobra, wezmę ten flamaster. Będzie okej. Ups, przepraszam, Mary, nie chciałem. Nie chciałeś? Zrujnowałeś moją idealną pracę. Po co ci ta linijka? Możesz po prostu odrysować automat. Jestem taki mądry, szkoda tylko, że nauczyciele tego nie widzą. Kurczę, muszę szybko kończyć rysunek, bo inaczej przegram. Czas się kończy. Pokażcie swoje prace. Kto wygra górę słodyczy i automat ze smakołykami? Mary, to zadanie domowe z geometrii czy rysunek? To nigdy nie wygra. A co z Jane? Jane, zawiodłaś mnie. Na pewno nie jesteś chora? Dlaczego tak źle rysujesz? Ben, liczę na ciebie, pokaż mi coś fajnego. Wow, no to ja rozumiem. Widzicie, Ben się postarał, dał z siebie wszystko i wygrał nagrodę. To było takie proste. Odbierz swoją nagrodę, Ben. Wow, mam całą maszynę cukierków. Zamierzam wyciągnąć batonika. Rany, to nie jest takie łatwe, na jakie wyglądało. Działa! Oto mój pierwszy smakołyk. Dobra, Jane, możesz go wziąć. Ben, ja też mogę dostać cukierka. Proszę, proszę, proszę. Odrobię za ciebie pracę domową. No to zrobisz za mnie matmę i wszystkie inne trudne przedmioty. Oto twój batonik. Widziałeś się, jakim jestem mistrzem w wyciąganiu słodyczy? Udało mi się, masz. Ej, czemu maszyna nie działa? Nie zjadłem żadnego cukierka. O, to jest lepsze niż cukierek. Chcę gofry. Wspaniały wybór, zatwierdzam. To łatwe. Super, zacznę od jajek. Zobaczcie, co ja potrafię. Uważaj, bo je rozbijesz. Właśnie tego chcę, babciu, teraz cukier. Ale tylko troszeczkę. Rozumiem, dosłownie szczypta. Brawo. Żartowałem, im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze. A to i mąka. Chyba będę kichać. Uff, przeszło mi. Dzięki Bogu. A psik! Ups. Ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. To wyszło przez przypadek. Dajcie spokój. W porządku, mamy mąkę, teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość. Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka. Skittlesy na pewno spodobają się mojej siostrze. Wspaniale. Miski są gotowe, ciasto też. Wszystko, co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego fry, to będzie coś. Super. Tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca. Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Chwilka i mamy to. To jest po prostu bomba. Aby zaskoczyć siostrę, udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge. No niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barwniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko. Te gofry nie mają sobie równych. A co z naturalnymi barwnikami? Cukinia sprawi, że moje gofry będą zarówno pyszne, jak i piękne. Dwa w jednym. I mam wygraną w kieszeni. Jedyne, co muszę zrobić, to dodać kilka niezbędnych składników i mogę wlać ciasto do gofrownicy. Do dzieła.
Szefowa kuchni prezentuje wspaniałe gofry. Teraz czas na dekoracje. Dodam kilka zielonych listków dla efektu. Liście to obrzydliwe. No próbuj, kochanie. Interesujące, ale się postaraliście. Normalnie szok. Zacznę od gofrów zrobionych przez babcię. Są pyszne, ale zbyt proste. Wow, co za niezwykła dekoracja. Co to robią liście? Spadać stąd. Same gofry wyglądają całkiem nieźle. Spróbuję. Fuu, to jest obrzydliwe. Smakuje jak gąbka. Nie będę tego jadła. O rany, te gofry są takie fajne. Są w kształcie serc. Jakie to słodkie. Dzięki, braciszku, są bardzo smaczne. Jestem najedzona. Wygrałeś. Dzięki, hurra. Co tam narysowałaś? Zaraz zobaczysz. Zróbcie mi frytki. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, zaczęliśmy. I ja nie spałam. Rozumiem. Czy to olej? Super. Gdzie oni go zawsze wlewają? Czemu tak słabo leci? Wygląda na to, że nakrętka jest zepsuta. Bez niej jest szybciej. Wszystko w porządku. Brawo ja. Chciałem zachować tę torbę mrożonych frytek dla siebie, ale nie będę żałował własnej siostrze. O nie, czekaj! Tam jest za dużo oleju! Skąd te rozpryski? To boli! Przestań chlapać! To nie do zniesienia! Kto tak gotuje? Przepraszam, babciu. Trzeba dolewać dużo mniej oleju. Patrz i ucz się. Wystarczy. Teraz można włączać kuchenkę i wrzucać ziemniaki małymi porcjami. Chociaż masz rację, tak jest szybciej. Najważniejsze, żeby olej nie pryskał. Apetyczne i chrupiące ziemniaczki gotowe. Można przełożyć je do miseczki i dodać soczysty ketchup. Co o tym sądzisz, szefowo? Brawo, babciu. Chociaż dekoracje są słabe, w challenge'u trzeba wykazać się wyobraźnią. Podzielę frytki na porcje i wezmę najcieńszy plaster boczku. Troszkę go podsmażę i zawinę w niego ziemniaczki. Voilà! Tak jest o wiele lepiej. I masz rację co do sosu. Sprawi, że danie będzie o wiele smaczniejsze. A pietruszka do domu uroku. Genialne. Nie umiem gotować frytek. Co robić? O, już wiem. Moja siostra będzie w szoku. Poczęstuję ją moimi ulubionymi żelkami. Wyglądają zupełnie jak frytki. Smacznego, siostrzyczko. Skoro wszyscy używają sosu, to zrobię to samo. Ale zamiast sosu dodam syropu truskawkowego. Częstuj się. Hurra! Frytki wyglądają cudownie i jak pysznie pachną. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Jak fajnie! Palce lizać. A co to za arcydzieło od szefowej? Nie jem pietruszki, ale sos jest całkiem smaczny. Yummy. Warto to spróbować. Oj, fu, nie lubię bekonu. Ciekawe, co zrobił mój brat. Ojej, to żelki. Ale fajnie, chcę więcej. To niesamowite. Ponownie przyznaję zwycięstwo bratu. Dzięki, młoda. No tak jest o wiele lepiej. Dziękuję, babciu. Teraz chcę rolki sushi. Przyjąłem. Trafiłaś we właściwe miejsce. O matko, a co to takiego? Nori i ryba są paskudne. Skoro siostra wariuje na widok żelków, znowu ich użyję. Są takie pyszne. Trzeba najpierw wlać bitą śmietanę, a potem położyć żelki i oczywiście dodać misie. Wyszły mi niesamowite słodkie rolki. Odlot. Pozostało tylko polać je super syropem. Zobaczcie, jak gotuje mistrz. Yummy. O, wow. Same żelki nie zaspokoją głodu, zwłaszcza, że dziewczynka już je zjadła. Jeśli chce rolki, to będzie miała rolki. Zacznę od gotowania ryżu. Ryż? Czyli właśnie tego potrzeba do tych rolek. Babcia wie, jak to zrobić. Patrzcie tutaj. Drugim składnikiem jest awokado. Maksimum zdrowych tłuszczów, minimum niezdrowych węglowodanów. Babcia też to potrafi. Ech, ta babcia na pewno nie potrafi pokroić łososia tak cienko jak profesjonaliści. Ryż jest ugotowany.
Och, zupełnie zapomniałam o Nori. Serii awokado będą nadzieniem, a Mata pomoże uformować mi rolki. Cudownie. Wszystko, co muszę zrobić, to położyć rybę na wierzchu. Danie szefowej kuchni gotowe. Ojej. Daleko mi do dania szefowej. Co robić? Mam pomysł. Jeśli chcesz mieć okrągły kształt, to możesz wziąć ogórka. Trzeba wyciąć środek i włożyć tam ser. To będą rolki w stylu babci. Jesteśmy gotowi, kochanie. No dobra, zobaczmy. To nie wygląda jak rolki, ale mimo wszystko spróbuję. Nie smakuje mi. Przykro mi, babciu, nie jadam takich rzeczy. Dziwnie wygląda i mi nie smakuje. A rolki szefowej kuchni wyglądają dokładnie tak, jak je narysowałam. Wow, to jest pyszne. Yummy. A co to? Ojej, ostre wasabi. Pomocy. O rany, jakie to piękne. Co za wyżerka. To niesamowite, braciszku. Jesteś najlepszy. Na zdrowie. Na koniec mam ochotę na kawkę. Zrobię ją w mgnieniu oka. W porządku, kochanie. Umowa stoi. Mam tę saszetkę już od dłuższego czasu. W końcu pora, żeby jej użyć i zaparzyć kubek aromatycznej kawy rozpuszczalnej. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i dodać mleczko. Zobaczmy. Idealnie. Uj, jest taka gorzka i gorąca. Założę się, że moja siostra lubi zimną i słodką. Wezmę lód, dodam syrop czekoladowy i ozdobię nim kubek. Super! A teraz użyję gotowej, sprawdzonej kawy od profesjonalistów. Wiem, że na pewno będzie pyszna. Uwielbiam też bitą śmietanę. Jeśli ja ją lubię, to i moja siostra. Tadam! Fajna wieża. Posypię ją ciasteczkami Oreo. Super! No co tam, babciu? Czego ty tam słuchasz, wnuczku? Sama zobacz. Juhu! Przypominam, że jesteśmy w trakcie wyzwania. Co za aromat. Szefowa kuchni używa tylko najlepszych ziaren kawy. Najpierw trzeba je zmielić, a potem zaparzyć. Wszystko musi być precyzyjne, tylko wtedy wyjdzie idealny smak. Dzięki kolbie można kontrolować ilość mleka, a jednocześnie ubijać je od razu. To jest technologia! To proste, babciu. Też możesz używać gadżetów, aby osiągnąć taki efekt. Kolejny sekret. Słodka wata cukrowa sprawi, że każda kawa będzie niesamowita. No i jak? Fajnie, próbuj, siostrzyczko. Super, zacznę od kawy, babci. Oj, jest okropna, nie dam rady tego pić. Ale jak to? O rany, wata cukrowa. Odlot. Jest mega fajne. Oj, jak wam się podobają moje wąsy? Zapomniałam o kawie. Jej też muszę spróbować. Ale oczywiście nie bez waty cukrowej. Bardzo mi smakuje. A co przygotował mój braciszek? Ojej, to Oreo. Z bitą śmietaną. To jest pyszne. Yummy. Mrożona kawa jest super. Wiedziałem. Hurra. Komu przyznać zwycięstwo? Trudny wybór. Wygrywa szefowa. To najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam. Kulinarny challenge. Jako pierwsze danie chcę nuggetsy. Wyzwanie przyjęte. Łatwizna. Zaraz zrobię, kochanie. Właśnie mam tu świeże, apetyczne kawałki mięska. Zaraz je zmielę. To będzie wyśmienite. Paluszki lizać. A te dwa jajka też się przydadzą. Ostrożnie rozbijam i mieszam z mięsem. To będzie coś. Zwłaszcza, że zrobię nuggetsy w kształcie dinozaura. Maluchy je po prostu uwielbiają. Mięso mielone jest gotowe. Napełniam foremkę. Tadam. Pierwszy dinozaur gotowy. A tu mam bułkę tartą. Dzięki niej moje nuggetsy będą złote i chrupiące.
Wysypuję na talerz i obtaczam mojego dinozaura z każdej strony. Wstawiam do piekarnika i czekam. Na wszelki wypadek nastawię sobie budzik. Aby wygrać wyzwanie, trzeba się wykazać. I to jest coś, co umiem zrobić. Moje nuggetsy nie będą mięsne, a rybne. Oczywiście nie obejdzie się bez soli. Babciu, posoliłaś swoje danie? To bardzo ważne. A o pieprzu nie zapomniałaś? Idealnie, pozostało tylko usmażyć moje równiutkie kawałeczki we frytkownicy. Rozgrzewamy olej, wrzucamy i liczymy do 100. O rety! Przepraszam, to rzeczywiście było za głośne. Mam nadzieję, że nic się nie przypaliło. Wszystko w porządku, chodźcie tutaj moje słodziaczki. Jeszcze tylko keczup. Zrobię z niego słoneczko i łąkę. Uwielbiamy malować z wnuczką. Super, babciu, nadszedł czas, żebym ja zabrał się do pracy. Ale gotowanie surowego mięsa jest do bani. A co ze zdrowym odżywianiem? Żeby wygrać wyzwanie, trzeba mieć super mega fajny pomysł. I mam taki. Słodycze są niezdrowe. Ale są bardzo smaczne, spójrz, babciu. Też robię na dzienie, tylko po swojemu. Kruszone ciastka i moje ulubione masło orzechowe. Nikt temu się nie oprze, nawet ja. Boskie. O rety. Robię takie fajne nuggetsy. Ha, widzieliście to? Nie takie cuda potrafię. Brawo ja. Muszę je czymś udekorować. Zamiast tartej bułki użyję wiórków kokosowych. Jakie zarąbiste. Tadam. Ach, nuggetsy gotowe. Nieźle, wnuczku. Szefie kuchni, skończyłeś? Chwileczkę. Umowa sukcesu zależy od podania. Gdzie moje specjalne okulary do pracy ze złotem? Ojej. Trochę złoto nie zaszkodzi. Szef kuchni w akcji. Gotowanie to prawdziwa sztuka. Złote nuggetsy. Och, jakie wspaniałe porzeczki. Muszę zrobić z nich sos. Użyję moździerza i voilà. Pozostaje tylko pięknie nałożyć go na talerz łyżeczką deserową, ale w ślady babci nie pójdę. Nie będzie tu żadnego słoneczka i łąki. Brawo! Mówicie, że dekoracja to połowa sukcesu? No to ja też udekoruję swój talerz. Mam tu paczkę Maltesers. Te kuleczki to strzał w dziesiątkę. I poleję wszystko syropem czekoladowym. To będzie takie dobre, mówię wam. Chodź próbować, siostrzyczka. Co za aromat. Nie mogę się doczekać. Co tak śmierdzi? Czy to jest ze złota? Ciekawe. Fuj, nie chcę jeść papieru. Okropne. Co? Nic nie rozumiesz. Jakie fajne nuggetsy. Na pewno zrobił je mój brat. Wyglądają niesamowicie. Próbuję. Pyszne. Dzięki, braciszku. Hurra, wygrałem. Sekundę, jeszcze nie spróbowałam nuggetsów babci. Ale fajne dinozaury. Moczę w sosie? Jaka chrupiąca panierka. Nie mogę przestać. Babciu, to jest totalny odlot. Dziękuję, kochanie, na zdrowie. Wygrałaś. Tak się cieszę. Oj, moje plecy. Babciu, w porządku? Do wesela się zagoi. No to kiedy nowa runda? Co, już? Skończyłam. Możecie mi zrobić placuszki? Łatwizna. Na mój kanik. Świetna okazja do zaprezentowania talentu. Patrzcie i uczcie się. Zacznę od narysowania mordki. Jak myślicie, kto to jest? Zostało tylko pomalować tło, usmażyć i odwrócić. Adam, co sądzicie o tych zabawnych misiach? Fajnie to wymyśliłeś, szefie. A teraz moja kolej. Czemu to ciasto nie leci? Ojej, chyba narobiłem bałaganu. Sorki, babciu. No wiesz, bądź bardziej ostrożny. No mówię, sorki. O, czarne ciasto, super. Przypomina mi mojego kochanego dalmatyńczyka. Jest wspaniały. Zadedykuję mu te placki. Najpierw narysuję konturę czarnym ciastem. Różowa obroża. A następnie zamaluję wszystko na biało. Nie zapominam o uszach i ogonie. Super. Można odwrócić. I mamy to. Myślę, że najwygodniej jest zrobić pankejki z pomocą chochli i miski. W ten sposób można odmierzyć równą porcję, a barwniki niszczą zęby. Wygląda na to, że mój pierwszy placuszek jest gotowy. Czas go odwrócić. Uwielbiam to robić.
Im więcej pankejków, tym lepiej. Dziecko nie może chodzić głodne. I oczywiście nie zapominamy o maśle. Nadaje niesamowitego śmietankowego smaku. Nie można się też obyć bez syropu klonowego. Pomóż, wnusiu, dziękuję. Wspaniale. Moje misie też już są gotowe do podania. Dodam tylko troszkę dżemu truskawkowego zrobionego z moich własnoręcznie wyhodowanych owoców. Brawo ja! A na koniec, aby dopełnić posiłek, naleję świeżego mleka do tego uroczego kubka w kształcie misia. Ostatni akcent, różowa słomka. Smacznego, moja droga. Wow, nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych smakołyków. Znam tego pieska. Braciszku, jesteś geniuszem. Super pyszne. Dziękuję. Wow, niezła wieża, szaleństwo. W końcu się najem. Posmaruję masełkiem i można zdobywać szczyt. Pyszne, dziękuję, babciu. Smacznego, kochanie. O tak, to było coś. Ktoś zadbał o picie. Właśnie tego potrzebowałam. Jak pięknie. Zaleję tym się mlekiem jak płatki i dodam dżemu. Wiem, kto to zrobił. Dziękuję, szefie kuchni. Jesteś prawdziwym mistrzem. To jest niesamowite. Chcę jeszcze. Wspaniale. Oj! Wszystko w porządku? Jest okej. Nastraszyłaś nas. Chcę lody. Yes! Spoko. Bez problemu. Już się robi, kochanie. Zerwałam wczoraj świeże truskawki w ogródku, a teraz pokroję je na małe kawałki. Wspaniale. Wrzucamy truskaweczki i dodajemy cukru. Super, uwielbiam cukier. Ej, mamy tu konkurs. Truskawki gotowe. Czas przelać je do foremek na lody i wysłać do zamrażarki. A co to za napój u mojego wnuczka? Chyba nie będzie miał nic przeciwko, jeśli wezmę jedną puszkę. Och, czy to w ogóle nadaje się do picia? Jak jest słodkie. Mała będzie zachwycona. Wkładam jej ulubione patyczki z jednorożcami i zamrażam. Bierz się do roboty, chłopcze. To proste! Wystarczy wziąć kubek lodów czekoladowych i nałożyć ich do miseczki. Najpierw spróbuję. Uwielbiam te lody. Zjem troszkę. Ale mega! Rzad też nie zwymiotuje od takiej ilości słodkiego. Zgadzamy się w jednym. Lody ze sklepu to nic w porównaniu do swoich wyrobów. Mam specjalną deskę do lodów właśnie na takie okazje. Hop! I do dzieła. Rozdrabniam batoniki na małe kawałeczki i zaraz powstanie coś wspaniałego. Teraz dolewam śmietanki i dokładnie mieszam. Jestem pewien, że mała będzie zachwycona. Pozostało tylko wszystko ładnie ułożyć i udekorować bitą śmietaną. Dorzucimy też ciasteczka i pałeczki Poki. Voilà! Nie no, brak temu koloru. Cukierki będą w sam raz. Tak o wiele lepiej. Wykończę swoje dzieło sosem. A teraz czas na dekoracje. Suchy lód załatwi sprawę. Zawsze tak pięknie i spektakularnie się dymi. Jestem gotowy. Mistrzostwo. To jakieś szaleństwo, szefie. Jesteś najlepszy. Dziękuję za szczerość. A co tam u was, babciu? Przez te wszystkie sztuczki zupełnie zapomniałam o swoich lodach. Widzę, że są już gotowe. Wspaniale. Naturalny truskawkowy aromat. Yummy. I gotowe. Hola Boga, chłopcze, zjadłeś całe wiaderko lodów? Jestem w niebie. O nie, rzeczywiście wszystko zjadłem. O rany, co robić? Nie mam pojęcia. Może mam coś w plecaku. O, co to, skarpetka? Fu, ale śmierdzi. Co to jest? Okrutność! Przepraszam, po prostu szukam czegoś, co się nadaje. Barbie? Nie, na pewno nikomu jej nie oddam. Chyba nikt nie widział. Ale Nutella się przyda i jeszcze jak! Dodam do niej mleka. Tylko je najpierw otworzę! O nie!
Wszystko w porządku? Proszę, wytrzyj się. Dziękuję. Przynajmniej troszkę się odświeżyłem. I zostało jeszcze sporo mleka, co oznacza, że mój genialny pomysł ma jeszcze szansę. Porządnie wstrząsnę, żeby powstało mleko czekoladowe. I najlepsze! Zamrażacze! Czas ostudzić ten słoik. Teraz lody są gotowe. Tadam! No nieźle. To może być nawet dobre. Najważniejsze, żeby małej smakowało. Wow, ile niesamowitych lodów! Te muszą być truskawkowe. Słodziutkie i świetnie smakują. Na zdrowie, starałam się. Ojej, uwielbiam Nutellę, ale nigdy wcześniej nie jadłam takich lodów. Chętnie spróbuję. Smakują mi. Super. Ale widok. Jakie piękne. I z moimi ulubionymi cukierkami. Niesamowite. Dzięki, szefie. Rewelka. Cieszę się, że smakuje. Smacznego. Trudny wybór. Wygrywa szef. Dziękuję. Jestem zaszczycony.